Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym wrażeniem i z, można powiedzieć, z testem podkładu. Jest to podkład z NYX Stay Matte, Matte Flat. Mówię trochę przez nos, przepraszam bardzo za to, ale moje dziecko znowu przyniosło jakąś infekcję z przedszkola i szum, który na pewno słyszycie, to jest klimatyzacja. Niestety nie da się już bez klimatyzacji u nas żyć, bo dzisiaj o 8 rano wziąłem małego do przedszkola i było ponad 30 stopni. Teraz jest godzina, może 9 z minutami. I nie da się po prostu, jest strasznie. Ale nie o tym. Wracając do podkładu, jest to podkład, który ma zapewnić pełne krycie, bez efektu maski, bez takiego właśnie takiego płaskiego matu, czyli ja to tak rozumiem, że to nie będzie podkład rozświetlający, ale też nie będzie taki bardzo mocno matowy, tylko może coś pomiędzy. No ja to tak rozumiem, co tutaj producent obiecuje. I jak sobie wczoraj testery w sklepie oglądałam, to miałam wrażenie, że on się jakoś tak trochę coś tam się, nie chciałam powiedzieć, że tam są drobinki, bo to było bez sensu, ale że coś tam tak troszeczkę on odbijał światło, ale mimo wszystko był matowy, więc no to tak dziwnie wyglądało trochę. I jest tutaj 35 ml, więc trochę więcej niż w zwykłym standardowym podkładzie. Ja mam kolor 02 Nude i trochę się boję, że on będzie pomarańczowy, bo sprawdzałam 01, on był Ivory i on był po prostu tak jasny, że jak ktoś ma porcelanową cerę, to będzie dla niego super, więc jak któraś z Was ma porcelanową cerę i ma problem, żeby znaleźć podkład matujący, to zobaczcie sobie ten 01, bo on jest naprawdę porównywalny do... Widzicie? Mi się wydaje, że on jest jeszcze jaśniejszy niż ten... Ja mam tutaj taki rimmel Match Perfection, on jest 01 Light Porcelain i mi się wydaje, że on był jeszcze jaśniejszy. Taki był jeszcze bardziej blady, taki bardziej biały, był naprawdę taki po prostu hardkorowy. Nie wiem, kto tutaj u nas to kupuje, tak więc powiem prawdą. No i właśnie w ciemnych kolorów było do wyboru chyba z 5 albo z 6, a jasny był tylko ten i właśnie ten prawie biały taki, więc w sumie wzięłam ten. Tak z ciekawości go wzięłam. Mówię, dobra, no tak kolor nie będzie pasował. Była wyprzedaż, jest jakaś wyprzedaż teraz u nas w sklepie i on kosztował 36 dirhamów, więc wyjściowa cena była coś po 50. Będę go nakładać pędzlem Hakuro H18, czyli tym takim języczkowym, płaskim. Na twarzy mam tylko krem ten co zawsze, żadnej bazy nie nakładałam. Jak widać jest co zakrywać, więc zobaczymy. Jak wczoraj już sobie wieczorem troszeczkę podotykałam, jest dość płynny. Widzicie, on tak się tam trochę spływa, więc zobaczymy. Dawno nie miałam aż tak rzadkiego podkładu. Ostatnio używam cały czas namiętnie tego Velvet Matte z Make Up Forever i on jest gęsty i to jest w ogóle zupełnie inna konsystencja, ale widzicie, jaki on jest pomarańczowy. Trochę się tego boję. No ale dobra, zobaczmy. Może strach ma wielkie oczy. No. I to będzie wyglądać chyba. Tak jeszcze a propos tych kolorów, to pani co tam stała przy tej szafie, bo u nas jest tak, że jest taki duży sklep i tam są kosmetyki, świeczki, jakieś tam takie akcesoria typu gumki do włosów, szczotki, jakieś tam takie rzeczy i tam po prostu przy każdej szafie, każdej firmy stoi pani, zazwyczaj Filipinka. I nawet cię może pomalować, jak sobie zażyczysz, chociaż ja tam nie ufam tym pani, nie dałam się chyba.
No i właśnie pani za wszelką cenę próbowała wcisnąć ten najjaśniejszy kolor. No ale nie wiem, czy to by było dobrze, że jestem taka blada, że to nie najjaśniejszy. To co już widzę, to on taki był jakiś super full krycia, nie ma takiego, jak się powiedzę, bo biegów mi nie przykro. Znaczy mi na tym nie zależy, ale... Ale... Nie wiem, co z tym kolorem też w sumie. Nie wiem, jak wygląda tle, ale też mi się wydaje, że nie jest super idealny. Jest trochę za pomarańczowy. Będę coś kombinować, może będę go mieszać z tym rimelem. Będzie jakiś taki lepszy, no ale dobra, dlaczego? Jeśli tylko pojedziecie do przedszkola, jadę, to nie będzie. Bardzo przyjemnie się nałożył, taki bardzo dobrze współpracujący, więc naprawdę super się rozprowadził. No i jak to wygląda? Na razie jeszcze jest taki trochę satynowy, no ale zaczynam. Jak to będzie później? Nie wiem, co z tym kolorem, nie podoba mi się ten kolor. Muszę się opalić więcej. Na jakimś solarium. Przecież u nas nie ma solariów, więc nie da rady. No dobra, zróbmy tak. Ja wykończę makijaż i pokażę się wam zaraz wykończonym makijażem, jak to utrwalę pudrem i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc za parę minut wracam. Jestem z powrotem, makijaż wykończyłam i spojrzałam na podgląd. I on w kamerze wydaje się strasznie pomarańczowy. To jest też kwestia tego, że mamy okna przyciemniane i tutaj są takie ciepłe, światło wpada z zewnątrz, ono jest takie ciepłe i to wszystko też się wydaje takie bardziej ciepłe i on się wydaje taki bardziej pomarańczowy. Ale powiem wam, że jak zrobię zaraz też może jakieś takie ujęcie, otworzę okno i w naturalnym świetle on nie wygląda aż tak źle. Może jest troszeczkę, faktycznie troszeczkę jest zbyt pomarańczowy, ale myślę, że jakbym się bardziej opaliła jeszcze, to może być naprawdę niezły na lato. I powiem wam, że podoba mi się, jak on wygląda na skórze. Tak się uleżał i faktycznie skóra jest matowa, ale nie ma uczucia takiego ściągnięcia takiej maski. W ogóle go nie czuję na skórze. Jest naprawdę bardzo komfortowy. Przypudrowałam go, chciałam powiedzieć, ryżem bambusowym. Pudrem bambusowym z Paese. I powiem wam, że podoba mi się, jak to wygląda. Nie powłaził mi w pory absolutnie. Jedyne co, to tu mam podrażniony nos od wycierania chusteczki, to trochę te suche skórki podkreślił i tutaj na tych niedoskonałościach też suche skórki podkreślił, więc to absolutnie nie jest dobry podkład dla kogoś, kto ma problem z takimi suchymi skórkami. Ale poza tym to mi się podoba. I myślę, że spróbuję do niego dodać kropelkę tego właśnie bardzo jasnego podkładu z rimela i myślę, że naprawdę będę go chyba lubić, tak na teraz, na szybko. Jeszcze wam pokażę szybko, co mam resztę make-upu, jakby ktoś był ciekawy. Na ustach mam lakier ze Smashboxa w kolorze Courant. Na oczach mam Absolute Rose z Catrice. Na dolnej powiedzy mam kredkę, jak ona się nazywa? 3D liner w kolorze Gunmetal ze Smashboxa, to jest Always Sharp Pencil. Pod oczami mam korektor z Maybelline i mam też róż z Inglota, ale nie wiem, jaki on ma numer, bo
tylko numer jest pod spodem, a ja boję się to wyjąć, bo znając moje szczęście, to jak to wyjmę, to już nie będę co wkładać, bo się pewnie to rozleci. A na linii wodnej mam kredkę z Sephory w kolorze 07. I to mam, a jeszcze oczywiście użyłam też bazy pod cienie, a na brwiach mam tą pomadę też z NYXa. I to chyba tyle. A, i na rzęsach mam jeszcze ten. Maskarę z Marc Jacobs. Była u nas ostatnio właśnie próbka w gazecie. Powiem, że bardzo ją lubię. Ona się pojawi pewnie w ulubieńcach, więc powiem coś więcej. Ja na razie uciekam. Mam parę rzeczy do zrobienia. Zrobię zaraz też ujęcie przy dziennym świetle. Mam nadzieję, że wtedy będzie jakoś to lepiej wyglądać. Nie wiem, taka pomarańczowa. I wrócę do Was za jakiś czas. Z jakimś update'em. Jak to wszystko się trzyma, wygląda i jak się czuje moja skóra. Więc na razie. Witam Was ponownie. Jest godzina 16 z minutami. Minęło prawie 7 godzin, odkąd nałożyłam podkład, bo skończyłam o 9.20 parę, przez pół do 10. Więc prawie 7 godzin. No i co? Nic nie poprawiałam, ustawek poprawiałam, ale na twarzy nic nie poprawiałam. I no błyszczy mi się broda, błyszczy mi trochę czoło. Nos nie tak jakoś mega bardzo. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczona i wydaje mi się, że to jest całkiem fajny podkład. Jak na moją cerę, tyle czasu bez przypudrowania, to jest naprawdę nieźle. Naprawdę. I nie siedziałam tylko w domu, ale byłam też na zewnątrz. Na zewnątrz dzisiaj mam prawie 40 stopni, więc gorąco. Co prawda nie było to, że jakoś mega dużo czasu na zewnątrz, ale mimo wszystko jednak na zewnątrz byłam i było też właśnie gorąco. Więc powiem Wam szczerze, że spróbuję go zmieszać, tak jak wcześniej mówiłam, z tym jaśniejszym podkładem, z tym z Rimmela. I jeżeli kolor mi się uda jakoś tak sensownie dopasować, to na pewno będę go używać. I jestem naprawdę, byłam nastawiona dość sceptycznie, ale jestem zaskoczona, że naprawdę fajny podkład i będę go używać. No. Gdyby tylko ten kolor, ale sprawdzałam na stronie i jest więcej, zakładałam, że jest na pewno więcej niż u nas w sklepie, bo dostępne jest jasnych kolorów i są inne jasne kolory, więc jeżeli macie gdzieś NYX, no w Polsce też ma być, to rozejrzyjcie się, bo może to jest naprawdę coś wartego uwagi. Więc on na stronie, patrząc, producenta kosztuje mniej niż 10 dolarów, więc czemu nie? Nie jest jakiś najdłuższy podkład świata. Powiedziałam, że tani. No i moim zdaniem super. Przypudrować czoło, ale też niekoniecznie broda. A jedyne co, no to oczywiście wytarł mi się tutaj, no ale wycierałam nos i to nie też dwa razy, tylko to, wiecie, dwa razy na każde 15 minut. Więc to trzeba mu wybaczyć. A tak mi się wydaje, że jest całkiem fajnie. No, ciekawe jestem, co myślicie. Pozostało mi tylko pożegnać się z Wami, poprosić o kciuka w górę i subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału. I do zobaczenia w następnym tygodniu. Buziaki, pa, pa!